Dziś przetestujemy sobie kolejną firmę i kolejny raz sprawdzimy, czy w ogóle to fajne, moi drodzy. Natomiast na starcie już mam wątpliwości, no bo jak poważnie traktować firmę, gdzie nazwa klocków brzmi trochę jakby ktoś, wiecie, tego pracownika chińskiego trzymał już za gardło i to brzmi trochę jak błaganie o pomoc tego pracownika, ponieważ brzmi ono ninja. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. No ja mam nadzieję, że ten Chińczyk przeżył jednak, gdy go duszono, jak pisał tą nazwę, ale no zobaczymy, moi drodzy, bo w sumie nie wiem, czy chcę, bo nie wiem jeszcze jak firma Elefant wypada. Czy to jest dobra podróbka, czy w ogóle to fajne, czy w ogóle to legitne i można się tym bawić? Zaraz się przekonamy, moi drodzy. Zestawie dostajemy Skiffiego. Na okładce wygląda to całkiem legitnie. 5 do 12 lat, 32 elementy, elefanty, 3 złote. To w ogóle pochodzi chyba z mojego zeszłorocznego haulu nadmorskiego, jeżeli mi pamięć nie myli. Tak jest, takie mam kurcze tutaj plecy na tym kanale, a przecież jeszcze z tegoroczny nadmorski haul, który niebawem wejdzie na kanał, w ogóle wiele ciekawych postaci, wygląda naprawdę to fajnie, więc może być kuszącym kąskiem, tym bardziej za 3 złote. No i czy, moi drodzy, wartość na to skusić za 3 złote? Nie podoba mi się oczywiście to, że na opakowaniu mamy instrukcję. Jak wiecie, jestem fanem jednak instrukcji, które mamy, kurde, w ogóle jest bardzo mocno przyklejone, które mamy, kurde, w wersji fizycznej, że możemy sobie zachować. Ja muszę się udać po jakiś nóż. Bo choć oczywiście z okładki możemy sobie wyciąć tą instrukcję, to ja jednak wolę regularne, normalne, legitne instrukcje. No i moi drodzy, jednak no niestety to jest ta gorsza wersja, której się spodziewałem, czyli nie mamy w środku żadnej instrukcji. Musimy po prostu sobie ją wyciąć, jeżeli chcemy ją zachować. Ale czy będziemy chcieli ją zachować? O, moi drodzy, powiem wam szczerze, że przez folię i folię wygląda to całkiem dobrze. Folia grubiutka, folia naprawdę spoko, bym powiedział, jakościowo nawet grubsza niż Lego. Czyżby będzie jakieś zaskoczonko dzisiaj, że klocuszki za 3 złote jednak mogą, bo o ile mnie pamięć nie myli, za 3 złote jednak klocuszków dobrych chyba za bardzo nie spotka, albo bardzo rzadko, skrajnie rzadko. Dodatkowy plus, nie spodziewałem się tego, ja tego nie widziałem na opakowaniu, ale spójrzcie, mamy tu dwie podróbkowe kości, nie widziałem tego na opakowaniu. I powiem wam, moi drodzy, szczerze, że wygląda to naprawdę w miarę legitnie. Jeżeli spojrzymy na te klocki osobno, naprawdę dałem jakościowo radę. No jestem w szoku, elefancie, słoniku. Czyżbym mógł mówić już do ciebie, mój drogi? Może nie chwalmy dnia. To wyszło nawet spoko, trzyma się nawet okej. Moi drodzy, pamiętajcie, że ja cały czas szukam tego Mesjasza klocków, szukam cały czas tego zestawu, który będzie normalnie zastępcą Lego, bez kompleksów. I nie mówimy tu o firmach takich jak Kobi czy Playmobil, oczywistych firmach, legalnych, oczywistych firmach, które po prostu robią dobre klocki, tylko mówimy o podróbkach, które jednak, no, to, z czym się tu spotkamy, jest podróbką. Może nie podrabia bezpośrednio zestawu Lego, ponieważ takiego zestawu z Lego nie było, no ale jakby, no... No czy ja muszę mówić, że jest oczywista, prawda, tutaj, wiecie, no, odgapienie serii, no chyba nie. Moi drodzy, powiem tak, rączki minimalnie, ale to naprawdę minimalnie za lekko chodzą. Nie, no tu w rączkach czuć, że jest to podróbka i niestety rączka nam się wykręca. Ajajaj, no troszkę szkoda, bo wiecie, chodzi o to, że jak kręcimy, to nam, o, powoli się ta rączka wykręca. I tu troszkę szkoda, przy czym no, trzeba zrobić kilka ruchów. Nadruk, powiem wam szczerze, no nie wiem na ile to na stopie jest błędem, a na ile celowym nadrukiem, ale nadruk, powiedziałbym, wygląda w miarę okej. Okay. Bierzemy pod uwagę, że on na kamerze wygląda trochę gorzej niż w prawdziwym życiu, a to dlatego, że po prostu do kamery bardzo blisko przybliżam i tu jest taki zoom, jakiego w oczach na pewno wam gwarantuję nie macie. Tu troszkę wygląda, bo ta klata mu się wylewała. Fajne jest to poszarpanie. Kolor na klacie jest taki sam jak skóry. Główka naprawdę też w miarę okej. Okay. Przy czym... A dobra, ruszyła się bałem, że się nie ruszy. Nie, naprawdę, postać wygląda naprawdę legitnie. Spójrzcie jeszcze z tyłu na druk. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Największe mojej wadą są te właśnie... spójrzcie, to są jeszcze włosy. O, no to przyznam się szczerze, jest duży rarytas takie włosy. Nie wiem, czy mieliśmy takie z Lego. Myślałem, że to jest chusta na łeb, a tu proszę, to są włosy. No jest plusik, moi drodzy. Największym minusikiem jest minimalnie, ale to naprawdę, chociaż bo ja wiem, myślę, że nie. Ale te rączki, które jednak po kilku tak nam wypadają, no to jest oczywiście minus, no bo dla przykładu jeszcze weźmy, no w Lego tak nie wypadają, moi drodzy, nie wypadają, co byśmy robili, a tu kurczę, no niestety wypadanie tych łap jest bolesne, ale figurka póki co bardzo wysoko. Klocki jakościowo póki co bardzo dobrze, no jestem w szoku, ale dobra, zbudujmy sobie z tej mikropeńkiej instrukcji tego zestaw i zobaczmy, co z tego będzie. Dajcie mi chwilę na speed build.
No i moi drodzy, mamy już zbudowany, gotowy, cały zestaw. No i co, pewnie czekacie na moją odpowiedź, a ja wam powiem po prostu, że jest dobrze, moi drodzy, naprawdę jest dobrze, jestem w szoku, bo wziąłem się ten zestaw, mówię, będzie beka za 3 złote, 3 złote na drzewie nie leży, szkoda hajsu, więc się, prawda, nie możemy spodziewać też dobrej jakości mimo wszystko za te 3 złote, więc mówię, będzie beka, a moi drodzy, naprawdę jest dobrze. Jedną tylko rączkę zapasową, to pomijamy, moi drodzy, zestaw budowało się oczywiście ciut ciężej niż Lego, na przykład tutaj, spójrzcie, no w Lego powinna się kręcić ten element tylko brązowy ruszać, a tu ruszamy właściwie całą kością. Generalnie klocki trzymają się mocno i przypuszczam, że z ich rozszczepieniem byłby większy problem niż jeszcze ze szczepieniem, ale to może i lepiej, bo przynajmniej jak rzucimy, nam się nie rozpada, bo chyba jednak lepsze jest nie rozpadanie się niż rozpadanie. W ogóle ciekawy pomysł z tymi silnikami, nie powiem. Ja podobnego ostatnio zastosowania użyłem w moim mocu ACOK na bazowym kanale, jako właśnie wentylatory, a tu spójrzcie, również jakby mój pomysł podchwycono, chociaż widzę właśnie, że zrobiłem to źle, bo to miało być do góry. To miało być do góry, moi drodzy, więc spaprałem. Więc mam od razu test, jak się odczepia. Nie, odczepia się naprawdę w miarę spoko. Klocki trzymają się dobrze, są jakościowo dobre i nie bałbym się, że ta zabawka mi się rozleci, gdy mi upadnie, to absolutnie. Troszkę jestem zawiedziony, ale to chyba sobą, bo tu na opakowaniu nie widziałem tego, ale on faktycznie stoi tutaj i przez to konstrukcja jest jeszcze bardziej, powiedziałbym, karykaturalna, że on tu stoi. Nie ma żadnej kierowniczki, nie ma nawet nic. Trzyma się też minimalnie za mocno, ale może to i lepiej. Kolorystyka ok, jakość klocka ok, trzymanie się klocka ok. Figurka również, nadruki jak najbardziej spoko, nie mamy tu żadnych, wiecie, brzydot, których jakże pełne są podróbki. Jest ok jakościowo, gdyby nie te łapki. Tutaj jeszcze ma taką łapę wkładaną, no i ta broń, która również jest ok, chociaż no mogłaby konstrukcyjnie być lepsza, ale wiecie, to też jest 3 złote. Nóżki też może chodzą minimalnie za lekko, o czym wcześniej nie wspominałem, ale moi drodzy, na litość klockowską, jak za 3 złote, to jest naprawdę dobrze. I przyznam się szczerze, że będziemy się musieli elefantom przyjrzeć, bo oczywiście my nie chwalimy dnia po jednym klocu. Musimy zobaczyć, jak to dalej będzie wyglądało, bo naprawdę może to być dobra alternatywa dla Lego, dobra konkurencja dla Lego, jeżeli chodzi o stosunek taniości, a w miarę fajności klocka, więc jeszcze kilka elefantów przetestuję i dopiero wtedy wam potwierdzę to, moi drodzy. Natomiast na dzień dzisiejszy absolutnie nie żałuję tych 3 zł, jak na takie, na spokojnie te klocki mogłyby kosztować 7, a nawet 8 za tą jakość, a nieraz za 7-8 mamy tandetę totalną, a wiecie jak jest. Naprawdę myślę, że nie musicie się bać tych klocków i nawet możecie się skusić i sami przetestować. Moi drodzy, no cóż, nie pośmialiśmy się dzisiaj, nie pośmialiśmy się. Ninja chyba to jednak nie o to chodzi, że kogoś tam duszą, bo no byłoby ciężko, by ten chiński szef był niezadowolony ze swojego pracownika, bo ten pracownik naprawdę dobrą robotę zrobił. Więc to chyba nie jest ukryty przekaz. Chyba nie musimy lecieć do Chin ratować tego Chińczyka z firmy Elefant. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, tak jak mówiłem. Jeszcze się będziemy starać przyglądać tym klockom, bo na dzień dzisiejszy największym minusem ich jest instrukcja na opakowaniu. Gdyby nie to, to byłoby w ogóle naprawdę mocna dziewiątka. A tak to jest tylko 8, bym powiedział. Ale to przez instrukcję, nie za same klocki, moi drodzy. Ja was się żegnam i no cóż, jeżeli mieliście jakieś elefanty w rękach, to mi napiszcie, czy też macie o nich dobre wrażenie, czy nie. Zostawcie subskrypcję, zróbcie inne filmy z Ninjago i mam nadzieję, że widzimy się oczywiście wkrótce w innych filmach. Bye!